drugie podejście do Borowy Leśnickiej. Pierwszy był ok, zobaczymy jak drugi. To mój. Siemanko wszystkim. Witam was po raz kolejny. Tym razem również w Borowie Oleśnickiej. Przyjechałem sobie dzisiaj troszeczkę wcześniej, mianowicie aż godzinę wcześniej. Chciałem zobaczyć jak tutaj jest, jak jeszcze nie ma ludzi. Myślę, że dzisiaj jest dzień tygodnia pracujący, więc ludzi nie będzie. Także przynajmniej tak wiele jak zeszły weekend, kiedy dla was nagrywałem. No na razie zwierzyny nie ma. Idę się przejść troszeczkę dalej. Zobaczę jak to wszystko będzie wyglądało. Postaram się coś wytropić, sfotografować i przydałoby się nagrać. Zanim ją zobaczyłem. Jeszcze mnie nie wyczuła. Zaraz na ambonę, która znajduje się po mojej prawej stronie i postaram się posiedzieć tam z godzinę, zjeść, wypić coś i poczekać. Może wyjdą byki z łaniami na tą łąkę. To będzie chyba dzisiaj jedyne rozwiązanie, bo jest już dosyć widno, więc będą siedziały w lesie. A więc tak. Wszedłem na ambonę, rozłożyłem się troszeczkę i teraz będę konsumował. Napiję się kawy i poczekam z godzinkę, może się troszeczkę lepiej rozpogodzi i widzi jaka jest zwierzyna. Thank you.
nic konkretnego się nie wydarzyło na tej ambonie. Oprócz tego, że wyszło mega piękne słoneczko, jak widzicie na mojej twarzy. Więc czas ruszyć w drogę. Przejdę się parę kilometrów lasem, zobaczę, może w tym słoneczku ujrzę coś, naprawdę coś, co mnie urzeknie dzisiejszego dnia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czas się pakować. Wyobraźcie sobie, że z racji na to, że chwilowo nie mam żadnej zwierzyny, to postanowiłem założyć mój super tani i superowy obiektyw. To jest obiektyw Nikkor 24-50, uwaga, 50, nie 70, 50. Jest to obiektyw bardzo rzadki, ale był akurat na mój portfel i stwierdziłem, że w miarę taki szeroki kąt bardzo mi się przyda. Mianowicie chcę sfotografować tamto miejsce, ponieważ ma to coś i ja postaram się to coś wydobyć. Testowe. Więc tak, zdjęcie wydaje mi się poprawnie naświetlone. Postaram się w postprodukcji wydobyć troszeczkę kolorów, bo jednak te kolory mamy, jak widać, takie dosyć wyblakłe. Użyłem tutaj przysłony F9. Czas naświetlania 1/40 sekundy. ISO 125. No wiadomo, 2 sekundy. Wypoziomowane. Kadr ustawiony. I zdjęcie wykonane. Dobra, chwilę dychnąłem, teraz postaram się troszeczkę ruszyć dalej, chyba że będę musiał znowu użyć szerokokątnego obiektywu, jak dojrzę coś naprawdę ciekawego. Rzadko teraz robię krajobrazy, ale naprawdę jak mnie coś mocno zauroczy, to jestem na tyle leniuchem, że wyciągnę szeroki kąt i wykonam zdjęcie. Dobra. Komu drogę, temu czas. Będę chodził za wyżyną, tylko teraz postanowiłem, że ona przyjdzie do mnie. Czy chcę tego, czy nie. Czekam, aż na tej drodze wyskoczy mi wielki byk z wielkim porożem. Ma dwie opcje. Albo ta droga, albo tamta droga. Na którejś musi mi wyskoczyć. Nogi mi już bolą, więc postanowiłem, że się czegoś napiję. Dobra, poleżałem trochę, odpocząłem. Czas się trochę
że tak powiem, zwinąć i iść dalej. Bo jednak po godzinie leżenia na karimacie drogą nic się nie wynurzyło. Trochę mnie to martwi. Nie mam za dużo materiału dzisiaj. Ale dla chcącego nic trudnego, prawda? Dobra. Rozwijam się i idę jeszcze raz nad stawy Anusza Widelec. Najprawdopodobniej idę tropę jakiegoś stada, tylko nie wiem, czy saren, kozłów, czy byków. Teren do przejścia jest masakra. Zobaczcie. Istna rzeźnia. Chcę się dostać. Tutaj zauważyłem, lornetką jest taki jakby most. Nie wiem, czy to dla samochodów, czy dla kogo. W każdym razie po drugiej stronie tego mostku jest staw jakiś. Jestem troszeczkę niżej, więc nie jestem w stanie zobaczyć, czy jest on pełny wody, czy również jak poprzednie stawy ma wodę spuszczoną. Słoneczko doskwiera, fajnie. Dwa razy miałem coś w lesie, co łamało drzewa, prawdopodobnie to jelenie. Ale niestety nie udało mi się konkretnie zaobserwować, ani sfotografować. Dobra, na razie kończę. Zobaczę, co jest po drugiej stronie tego mostku. Więc jak już wcześniej wspominałem, za mostkiem okazał się jeden duży staw, a drugi troszeczkę mniejszy. Niestety mają wodę spuszczoną. Ale na samym końcu dojrzałem duże stado czapli siwych. I cóż, no dzisiaj się nie dają sfotografować, uwierzcie mi. Choćbym nie wiem co. Próbowałem podejść na w miarę rozsądną odległość, żeby ich nie płoszyć, ale no niestety są zbyt czujne i nie ma opcji. O, tylko słuchać jak śmieją się ze mnie. Dobra, więc powoli wracam drogą skąd przyszedłem. Wejdę do lasu i zobaczę co w nim mnie czeka. Prawdopodobnie, jeśli pogoda się utrzyma, taka do wieczora, to postanowię zostać na zachód słońca, ponieważ zeszłym razem byłem, mam ładny zachód słońca uchwycony, ale dzisiaj zabrałem ze sobą szeroki kąt, więc myślę, że ładną panoramę zrobię. Aby tylko się mocno na wieczór nie zachmurzyło, to będzie super. Idę jeszcze dookoła tego stawu. Udało mi się sfotografować raniuszka w takiej dosyć w takim ciasnym kadrze, nietypowym, bo w roślinności, ale myślę, że jak to ładnie wykadruję, to będzie super. Thank you.
No, dzisiejszy dzień jeszcze się nie skończył i mam nadzieję, że tak się nie skończy, bo udało mi się tylko sfotografować sarenkę, raniuszka, jakieś tam jeszcze drobne ptaki i to byłoby na tyle. Jeśli nie przyjdą żadne zwierzęta w najbliższym czasie, to ten dzień będę musiał zakończyć zachodzącą panoramą. Zobaczymy, czy by chciałby wszędzie wejść, ale jak się ma tyle sprzętu na plecach, to jednak po 11 godzinach to idzie dostać w kość. Piękne miejsce tutaj jest. Cisza, spokój. Nic dodać, nic ująć. Zwierzyny jak nie było, tak nie ma. No dzisiejszy dzień nie był za ciekawy. Choć nie powiem, widoki mnie przerosły. Będę częściej wracał do tego miejsca, bo jest tu potencjał. Co do dzisiejszego dnia, no nie zawsze się wraca, jak już zawsze wspominam o tym, z super zdjęciami do domu. Najważniejsze jest oddychanie świeżym powietrzem i odpoczywanie wśród natury, a nie między blokami. Może następnym razem uda się coś konkretnego sfotografować. A póki co kończę ten film tym oto pięknym zdjęciem. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!